Tao Te Ching, autorstwa Lao Tzu, to arcydzieło filozofii chińskiej, które inspiruje i zachęca do refleksji. W tym filmiku przybliżymy głębię i uniwersalną mądrość zawartą w tej starożytnej książce. Książka składa się z 81 rozdziałów, a każdy z nich to krótka esencja mądrości, wskazująca drogę do osiągnięcia harmonii, równowagi i zrozumienia w życiu. Lao posługuje się prostym, lecz pełnym znaczeń językiem, aby przekazać złożone filozoficzne koncepcje. Każdy rozdział ukazuje nam nowe perspektywy na życie i relacje z otaczającym nas światem. Centralnym pojęciem w książce jest Tao, które można przetłumaczyć jako droga lub droga wspólna. To fundamentalna zasada, według której wszystko w świecie podlega naturalnemu porządkowi. A harmonia jest osiągana poprzez zrozumienie i akceptację tego porządku. Autor podkreśla, że zamiast przeciwstawiać się sumieniowi życia, powinniśmy iść z nim, współdziałając z naturą, zamiast przeciwstawiać się jej. Ważnym elementem książki jest również pojęcie bezczynności oraz bezinteresownego działania. Autor podkreśla, że aby osiągnąć harmonię, powinniśmy działać z naturalnym porządkiem rzeczy. Wprowadza to ideę skromności, pokory i spontaniczności jako kluczowych wartości w osiąganiu równowagi. Autor dokonuje również głębokich rozważań nad dualizmem, przeciwstawianiem się i równowagą. Odnosi się do idei yin i yang, przedstawiając je jako nieodłączne aspekty jednej rzeczywistości, które symbolizują harmonię zależności i współzależności. Każdy rozdział stawia przed czytelnikiem pytania o sens życia, relacje z innymi, a także o własne miejsce w większym kontekście wszechświata. Książka staje się przewodnikiem do introspekcji, skłaniając do refleksji nad własnymi wartościami, postawami i wyborami życiowymi. Wieloznaczność i głębia tej książki sprawiają, że jest ona dziełem ponadczasowym. Stanowi ona nie tylko fundament chińskiej filozofii, ale także cenną wiedzę dla poszukujących mądrości i zrozumienia.